Dzień dobry. Dzień dobry. Jak widzicie, w ramach tego, że się rozwijamy, zabrano nam także teraz krzesła, nie mamy stołu i mamy nowe studio. Ale za to będzie nasz program dwa razy w miesiącu, więc jak ktoś lubi się dobrze rozerwać, to musi dwa razy w miesiącu nas nowych oglądać. Zapraszamy. Wojna! War! 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 God for absolutely nothing. Wyszła gra pod tytułem Darksiders, która jest o wojnie. Wojnie. Wojna sama zeszedł. Sama zeszedł, żeby samodzielnie porozwalać wszystkich. I jest to kolejny klon. Przerażasz mnie. Jest to kolejny klon. God of War, czy już nawet nie wiem, kto... Is no true. To jest kolejny klon Zeldy. Wszyscy mówią, że to jest klon Zeldy. No jaki klon Zeldy? W Zeldzie chodziłeś takim tym małym Robin Hoodem z tym... No tak, ale to chodzi raczej o konstrukcję... Z jakąś wadą genetyczną. To nie jest liniowa gra. No, liniowa gra nie jest, ale... A God of War jest liniowy. Ale to nie chodzi o to, czy jest liniowe, czy nie. Tylko jak masz wojnę... To co, to każda gra, w której się nawala mieczem... Ty widziałeś, jak ten koleś wygląda? On jest antylinkiem. Z jednej strony mamy faceta, który jest tak napumpowany po prostu sterydami, ale po prostu tak, że absolutnie ja nie wiem, jak oni widzą te proporcje, żeby one były w jakikolwiek sposób atrakcyjne. Ten facet to z tego, co ma na sobie, nigdy już nie zdejmie. Nawet jakby majtki na sobie, to by nigdy nie zdjął. Bo on jest komiksem. On się nawet nie może podrapać w plecy, rozumiesz? On jest pućkiem. On normalnie musi stanąć przy futrynie, tak? I się czochrać, i się czochrać, bo się nie może tam sięgnąć. Następnie. Jak się drapie za uchem, to o tak. On normalnie chodzi tak. O tak, bo mu się tutaj biceps nie mieści. Dokładnie. I on chodzi po katedrach i różnych innych mrocznych miejscach i na plus takim swoim wielkim dwuręcznym tasakiem rozprówę wywala. W 100% jest... przekonany, że nie powinieneś grać więcej w takie gry. Uwaga, uwaga, trzymaj lisa i link teraz. Kapturek, zielony kapturek, tu, bumerangiem dasz. Widziałeś różnic? Znajdź 10 różnic. Dobrze, ale to jest to, że znajdź 10 różnic pomiędzy Jamesem Bondem a bohaterem Call of Duty. Dobrze, teraz powiedz, dlaczego to jest o linku, no? No dlatego, że konstrukcja gry jest bardziej zeldowata niż God of War. God of War, to zresztą dzisiaj będziecie mieli okazję zobaczyć, ponieważ ten temat też się pojawi. God of War jest liniową nawalanką, która jest całkowicie... Idziesz i zabijasz tutaj, tak? Tak? A tutaj masz świat, po którym sobie podróżujesz, zdobywasz nowe moce, wracasz do miejsc, które już żeś odwiedził. Co stoją w autostradach, przenosi drobne zwierzątka na drugą stronę ulicy, bo to Link robi. Między innymi one dlatego stoją przy jezdni. I on też stoi przy jezdni, patrzy na tiry, jak idzie Jerzyk, albo Lisek, kto on go przenosi na drugą stronę. On chodzi i zabija. Czy musimy się zachowywać? Możemy się zachowywać jak poważni ludzie. Dobrze. I na przykład ustalić, że takie pryncypia, że na przykład to, jak wygląda bohater, nie definiuje gatunku gry. Dobrze, dobra, to jest gra czy słaba według ciebie? Słucham? To? No. Fajna, bardzo. No i dlaczego? Mi się podobała. Dlaczego? Dlatego, że ma dobry system walki, ładną grafikę. Okej, powiedzmy. No nie no, historia jest bzdurna, bo to jest wojna, która się... Wojna. Pan Wojna spowodował wojnę. Wojnę. I ta wojna jest w przyszłości i nie ma świata. Nie ma ludzi, nie ma nic. To jest wojna. Nie ma już nic. Jest tylko wojna. Bardzo. Która się bije z innymi bogami i tam wszystkim. Gra jest dla jednego gracza. Można ją opędzlować w tak zwane trymiga. Znaczy, tobie się Darksiders nie podoba? Nie podoba mi się Darksiders. Uważasz, że jest przereklamowane, brzydkie i najbardziej... Wojna! Ci to wytłumaczy, że się mylisz. To jest taki dla mnie smutny temat w ogóle gotycki. Więc tak, Miłosz po raz kolejny udowodnił, że się nie zna, niestety, ani na gotynkach nie gra. To jest Zelda dla dorosłych, zaufajcie. Ma bardzo wiele z tego tytułu. A rzeczywiście cała reszta jest troszeczkę tak, jak Miłosz mówi, tylko jest lepsza niż Miłosz mówi. Lisia grypa za to dla ciebie. Wypluwka chyba, wiesz? Dajemy jej ile? Ja wiem, z 8? Dobra, niech ma. Jemu się nie podoba, w związku z czym ma 8. To jest gra o łodziach podwodnych. Oczywiście tematem jest Silent Hunter 5, czyli najnowsza część słynnej serii symulatorów łodzi podwodnych, czyli prawdopodobnie jednego z najnudniejszych gatunków w historii gier w ogóle.
Oczywiście. Oprócz... Nawet gry wędkarskie oprócz... są lepsze niż to. I te o polowaniu na zwierzątka. Nie, te są fajne, żeby w gry dziewczyny. W każdym razie Silent Hunter 5 to jest tak, że z jednej strony wszyscy na niego czekamy, ponieważ rzeczywiście od bardzo dawna nie było nowego Silent Huntera, dokładnie od chyba 3 lat bodaj. No. I jakby całe te 10 osób, które jara się łodziami podwodnymi, jara się takimi tematami. I grami. I grami o łodziach podwodnych. Czeka na ten tytuł po prostu jak tam drugie nadejście Jezusa. I niestety. Co niestety? Dobra gra. Co nie, chcesz? Znaczy, gra jest dobra, tylko że niestety jest zrobiona... Nie będę mówił po narodowościach, kto to zrobił. Nie mówmy, że Ubisoft Romania i skąd on jest. W każdym razie została ona zrobiona, jakby to powiedzieć, słabo. I to słabo przede wszystkim technicznie, ponieważ gra się tak wywala, sypie, przewraca, krzaczy i zawiesza. Znasz jeszcze jakieś inne określenia? Nie, jeżeli chodzi o gry, to nie. Dobrze, to więc właśnie to ona robi i robi to niestety zbyt często, żeby można było powiedzieć, że jest to gra grywalna. Chcę się w nią pograć. Grywalna, proces grania. W związku z czym, jeżeli dojdziecie już do takiego momentu, kiedy ona będzie dość spaczowana, żeby w nią grać, bardzo polecam. Bo generalnie rzecz biorąc jest to oczywiście najlepszy symulator łodzi podwodnych, jaki można dostać. Poczekaj, a to my oceniamy teraz tę grę, jaką sobie wyobrażamy, że ona będzie po spaczowaniu. Więc właśnie mamy tutaj dylemat, ponieważ z jednej strony ta gra się nam podoba, podoba nam się. Tak. A z drugiej strony jesteśmy rozczarowani jej jakością technologiczną. To prawda. Pokaż teraz, jak jesteś rozczarowany. O właśnie, tak jesteśmy, w ten sposób jesteśmy rozczarowani. Słuchajcie, no nie będę wam tłumaczył, o czym jest gra o łodziach podwodnych. Jest to o pływaniu pod wodą i strzelaniu torpedami do statków handlowych, które przepływają wszędzie. Natomiast co warto zaznaczyć, to to, że... Nie. You amaze me po prostu, naprawdę? Jest na co? W każdym razie, ta gra... A myślałem, że to jest gra o waleniu. Znaczy nie byłoby to pierwsze, co mi się kojarzy przy takiej grze, ale pływa się pod wodą i wali się do statków. I trzymasz, w związku z tym trzymasz jednemu liskowi rękę w tyłku, a o, już nie, to nie tak. Może wróćmy do tego tematu, bo tak póki co ta umyka nam, że tak dobra, powiem, tam gdzieś odpływa. Jest peryskop, chodzi się po statku. Nie no, właśnie to jest podstawa, że tym razem można się wcielić w kapitana statku i sobie zasuwać na piechotę. Po całym statku, który ma całe 30 metrów, można przejść od torpedowni na dziobie. To jest taka gra o joggingu. A czy Wii Fit można podłączyć? To by było, tak, to byłby niezły patent. Wii Fit, poczekaj. Z tym by się dało jakoś... Nie. Zostańmy przy PC-tach w takim razie. Oczywiście gra jest PC only dla ludziarzy wszystkich, którzy grają na PC-tach. Którzy nie są weseli i fajni, rozrywkowi jak gracze konsolowi. Wracając, kiedy już onomatopeje zostały zakończone wszelkie możliwe, cały ten patent z tym z kapitanem chodzącym po statku tak naprawdę działa tylko i wyłącznie, kiedy się włączy najwyższy poziom trudności, bo na wszystkich pozostałych można tą grę obsługiwać zupełnie normalnie, przeskakując automatycznie pomiędzy sektorami, wybierając wszystko z takiej mapki, znaczy z takiego panelu powiedzmy sterowania. No i co? No i pływa się i się strzela torpedami. Jest to cholernie trudne, ale też niesamowicie wciągające. Ja wiem, że to nie brzmi, jak się strzeli torpedą, to ten handlowy stary robi tak. No właśnie, niestety bardzo często robi, w związku z czym zajście tak tego handlowca, żeby on nie zrobił, jest wcale niełatwe. I to jest w tej grze pasjonujące. Rozstawienie się, wybranie celu, odpalenie torpedy w odpowiednim momencie, tak żeby ona trafiła w cel. Podsumuj. To jest ładna, bardzo głęboka, dosłownie, bardzo niedopracowana gra o łodziach podwodnych. Więc jeżeli tak, lubicie łodzie podwodne, to czekajcie na patch. Jeżeli nie lubicie łodzi podwodnych, to wężykiem uciekamy z zasięgu. 7 na 10. Głównym bohaterem następnej gry jest Rico Rodriguez. Co oni zrobili z tej gry? To jest po prostu, się nie mieści w żadnym organie. A nie mam pośrednich rozmiarów organów, przyznam ci się. Dzięki nami po prostu zjeli drugie spaghetti. Al dente. Just Cause 2? Ja się nie dźwignę emocjonalnie po tym tytule. Jest taki pomysł. Jest facet, który ma za zadanie strzelać. Niby jest TPP, tak? Znaczy przede wszystkim jest super agent CIA, który zajmuje się obalaniem dyktatur. Po prostu tak jak my się zajmujemy recenzowaniem gier, to on takie
obala. Ja ci powiem, przyjeżdża jaką swoją opinię o tej grze. Że to jest gra o Spider-Manie na emeryturze, któremu zabrało supermoce, a została mu tylko linka i pracuje dla korporacji spadochronowej. Tak, co z tym jest? Może teraz, ogarniając troszeczkę ten chaos, który nawiasem mówiąc jest bardzo ważnym elementem Just Cause, ponieważ jest jedną z głównych walut, które powodują to, że odblokowuje się następne misje, ogarniając teraz ten cały chaos, powiedzmy tak. Mamy więc wyspę tropikalną, która się nazywa Panau. I która jest fikcyjna od razu, jak będziecie chcieli googlać, nie ma. Nie. Na tej wyspie jest sobie dyktatura, przypływa tam, znaczy właściwie przylatuje, jak to zwykle, Rico. I Rico ma za zadanie tą dyktaturę obalić. Samotrzeć, a przy okazji odnaleźć agenta, który tam się zawieruszył i troszeczkę niczym w czasie apokalipsy, gdzieś w dżungli coś dziwnego. No i teraz tak, niby są misje, niby tam jest jakiś taki system, prawda, że trzeba współpracować z jakimiś organizacjami, te organizacje przejmują... Marnujesz czas antenowy, tam jest linka. Jest linka i spadochron. Można przyczepić do wszystkiego. Do wszystkiego z jednego końca i z drugiego. Oraz mnóstwo eksplodujących... Czekaj, zaprezentujmy to. Jedną linkę tutaj, drugą tutaj i robimy tak... Właśnie tak to wygląda. Właśnie tak to wygląda. W związku z tym... Tak można zrobić z przeciwnikami. Można zrobić, ponieważ tę linkę można przyczepiać jedno do drugiego, to można samochód sobie zrobić tak. Do ziemi. Samochód do ziemi. Kierowcę do ziemi. Do helikoptera. Do helikoptera. Jeden z fajniejszych patentów. Jechał samochód, ja strzeliłem w gościa, potem w helikopter i wyciągnęło go z samochodu. Można też zapakować do jeepa bardzo dużo butli z gazem, przyczepić jeepa do helikoptera, helikopterem wystartować, nadlecieć nad cel, spuścić jeepa i strzelić do niego i on wybuchnie rozwalając za coś dostaje chaos punkty i można potem się... Odblokować kolejne misje. Czego nie zrobicie? Generalnie numer... Numer z tą grą polega na tym, że mimo tego, że są te misje i że niby się powinno je robić, to tak naprawdę w momencie, kiedy się do tej misji zmierza, to człowiek tak utyka w skakaniu na spadochronie oraz przyczepianiu się linką wielofunkcyjną do wszystkiego, że mijają mu 3 godziny na zwiedzaniu Panału. Już wszyscy nie żyją dawno w tej wiosce, w której się jest, ale zostało ale jeszcze coś do wysadzenia. Ale spadochron i linka. To jeszcze co można zrobić. Tam są jeszcze takie stand akcje, że jak się jedzie w jakimś pojeździe, to można za pomocą presnięcia jednego butona wyskoczyć na dach i pobobrować trochę, pomajdrować i potem wskoczyć z powrotem. W związku z tym robić takie rzeczy, że na przykład wyskakuje się, coś się ze sobą spina na prędce, wsadza się do samochodu. Jedzie się motokrówką, wyskakuje w powietrze. Wyskakujemy na motokrówkę, z motokrówki strzelamy i odpływamy. I albo lepiej, nie, poczekaj, to było za słabe. Wymyślę coś lepszego. Wyskakujesz motorówką, przylatuje samolot, przyczepiasz się do samolotu, wciągasz się do samolotu, wsiadasz do samolotu, lecisz samolotem i zeskakując z samolotu rozwalasz 4 helikoptery opadając swobodnie na ziemię, nie używając broni. A tam na ziemię tą motorówkę, którą jechałeś na samym początku. Tak, a co? I motorówkę się wysadza. Na motorówkę to może nie, ale to jest możliwe. I to jest taki fan z tą linką. Przyczepianie różnych rzeczy, nawet takie głupie, bo tam najprostszą rzeczą, co można, to jak już tam nikt nie żyje, sobie na przykład wziąć, przyczepić butlę gazową do skrzynki, strzelić w butlę i to uiii, ta skrzyneczka tak poleci. Znacznie zabawniejsze jest zrobienie tego samego z żywym strażnikiem. Na przykład. Uiii, i też leci. No i do samochodu, do wszystkiego. Ta gra jest jakąś absolutnym po prostu, to jest ona po prostu, ja nie wiem. Naprawdę. Ja też nie wiem, bo ilość emocji, które są wyrażane, jest taka, że ja... To ja w życiu ja już nie mam tak emocji, dobrze nie bawiłem przy tytule żadnym. Za pomocą dwóch patentów pod tytułem Spadochron oraz linka dwuczęściowa przyciągająca wszystko, przyciągająca. Wszystko wciągająca, zrobiono taką maksymalną rozpierdzioną, że się słowa nie opiszą. A jeżeli chcielibyście jednak opisać swoje wrażenia, to na hyper.pl jest i forum i można też poczytać dokładniej o ocenach rzeczy, nad którymi się patroszyliśmy i będziemy patroszyć. A to wypatroszyliśmy na 8, ponieważ nam się to bardzo podobało. Bardzo, bardzo. Miłosz, jaki jest najlepszy sposób, żeby zarobić pieniądze w szybki i niemęczący sposób? Nie odpowiadaj, ponieważ tak, nie masz pojęcia o co mi chodzi. Chodzi mi o to, że najlepiej jest sprzedać 2 razy to samo. Tylko w innym pudełku. I troszeczkę tak jest z Napoleonem, czyli z najnowszą częścią Total War'a, który, no, ciężko nie mieć wrażenia, że jest to po prostu Empire, tylko z troszeczkę inną mapką i innym głównym bohaterem. No i jest to, szczerze mówiąc, co włożesz, no, jest to Empire, tylko że tym razem jest jeden inny główny bohater, dosyć konkretny, taki charakterystyczny. Nie jest Empire, tylko Total War. Czapeczce. Nie, ale chodzi mi o to, że ta część Total War'a pod tytułem Napoleon jest tak naprawdę Total War Empire. Aha, rozumiem. Ponieważ jest to dokładnie ta sama rozgrywka,
Dokładnie taki sam, ten sam okres, no prawie tylko dla tych, co się nie chcą uczyć historii. Tylko dla tych, co się nie chcą, to oni się mogą uczyć stąd. Nie radziłbym, szczerze mówiąc. A tam jest dużo tekstu. Troszeczkę jest, nawet jest troszeczkę jakichś faktów historycznych, ale generalnie rzecz biorąc nie traktowałbym tej gry jako podręcznik historyczny. Natomiast traktowałbym jako zajebistą grę strategiczną. Strategiczno-taktyczną. Jest to klasyczny Total War, czyli budowanie, rozwijanie, a następnie lanie się z przeciwnikami. Co w tej grze jest fajnego i co jest nowego, to jest to, że mamy teraz taki system, który się nazywa Drop-in Battle, czyli w momencie, kiedy zaczynamy bitwę, możemy wcisnąć guzik. Tam normalnie były opcje takie, że można oddać komputerowi kontrolę i wtedy on się za nas bije. Co nawiasem mówiąc, ostatnio próbowałem wytłumaczyć koledze, dlaczego to nie jest RTS, tylko strategia turowa, ponieważ ten element turowy jest, prawda, jakby konieczny do zrobienia. To jest element turowy, a element RTS-owy jest niekonieczny do zrobienia. Jeżeli macie taką ochotę i taki kaprys, to możecie przed każdą bitwą RTS-ową nacisnąć guzik, który wyszuka wam partnera, z którym będziecie mogli zagrać w mul. I playerze. Taka sympatia PL trochę. Ale fajny pomysł, przyznaj, super, że grasz sobie kampanię singlową i pod pretekstem grania kampanii singlowej nagle poznajesz sobie partnera i razem toczycie bitwę. Powinno być w każdej grze. Znaczy, zupełnie szczerze powiem, że pomysł na połączenie taki multiplayera z singlem jest moim zdaniem dosyć nowatorski i fajny. I bardzo mi on się podoba. Ciekawe, czy zażre. No więc to jest inny problem, czy zażre. Ale z drugiej strony jakby community, prawda, czyli społeczność, która się... Jak po angielsku? Jak? Community. Rapture. Community z Rapture. W każdym razie społeczność zgromadzona w koło Total Warów generalnie, rzecz biorąc, jest bardzo oddana tym tytułom i wydaje mi się, na pewno powiedzą, że jest dobry pomysł. Znaczy na pewno znajdą się partnerzy do gry przede wszystkim, bo to, że pomysł jest dobry, to jest oczywiste. Sama gra jest naprawdę, jak zwykle, jak to Total War, jest olbrzymia, gigantyczna, wciągająca, ma miliony opcji, miliony rzeczy do zrobienia i to jest taka gra, która doskonale oddaje wam jakby... Chcę nie powiedzieć, że pięknie wygląda. Bogu dzięki, że miałem tutaj pudełko, które ochroniło moje czułe regiony. Tak pięknie wygląda. Właśnie, jeszcze do tego przepięknie wygląda, jak ta kula armatnia leci, odbija się, wyrywając ziemię. Nawet te ludziki ładnie wyglądają, woda ładnie wygląda. Jest masa dymu, to tak a propos nawiązując dymu do tytułu, który recenzowaliśmy w zeszłym odcinku, czyli Battlefield Bad Company, w którym było dla ciebie zbyt dużo kurzu, to chciałem powiedzieć, że tutaj w momencie, kiedy się zaczyna bitwa, to ten kurz po prostu, taki kurz bitewny klasyczny się podnosi, bo jak chodzą, to podnoszą kurz, jak strzelają, to jeszcze więcej się tego dymu robi, w związku z czym bardzo szybko całe pole bitwy jest zasłane ciałami, zasnute dymem. O, tak jest właśnie, co tworzy bardzo, nie chcę używać tego słowa, ale urokliwy widok. Podsumowując, jeżeli lubiliście Total War'y, Napoleon się wam na pewno spodoba. Jeżeli graliście w Empire i jeszcze cały czas gracie w Empire, to możecie poczekać z Napoleonem, chyba że macie absolutną, konieczną chęć i taki przymus wewnętrzny do tego, żeby przenieść się w epokę wojen napoleońskich. A oprócz tego, no cóż można powiedzieć, kolejna genialna strategia od Creative Assembly. Serdecznie polecam 9 na 10. A tę grę można zacząć tylko i wyłącznie w jeden sposób. Kratosie! Nie zostawiaj mnie tutaj, Kratosie! Widziałeś, jak żeśmy nagrywali głosy? Widziałem. Cały internet to widział. Wiem, aż mi się troszkę zawstydza. Ale warto było, ponieważ ta gra tak miażdży. O mój Boże. Nie wiem za bardzo, co tutaj mamy powiedzieć. Ty mówisz, że Darksiders jest podobny do God of War'a. God of War jest podobny do God of War'a. Bardziej podobny do God of War'a jest God of War. To jest gra, która jak wyszła po raz pierwszy, kiedy była pierwszą częścią jeszcze swoją, to się okazało, że jest świetne. Mm-hmm. Jak wyszła jej druga część... To się okazało, że jest jeszcze lepsza niż... Okazało się absolutnie, że z wątroby w ogóle robi ten żwirek dla kota. No w ogóle nic nie zostaje absolutnie. I przy okazji powstał nowy gatunek, do którego nie należy Darksiders. Tylko należy na przykład Dante's Inferno i Wolverine. Zelda podobne, bo to jest, wiesz, zrobisz coś fajnego dwa razy i się zastanawiasz, jak będzie trzecie, tak jakbyś miał dwójkę dzieci i myślał, jak ci wyjdzie trzecie, tak? To i tak samo, masz dwójkę dzieci zrobionych, które są absolutnie, po prostu wyciskają miód ze wszystkiego, co istnieje na świecie, nawet z kozich bobków są w stanie miód wycisnąć, ci kolesie, podejrzewam, którzy zrobili God of War, bo co oni z takiego, z mitów greckich, gdzie właściwie jedynym ambitnym momentem, jak pamiętam, to jak Herakles rozbił skrzypce na głowie swojego nauczyciela, z tym momentem się utożsamiałem, chociaż grałem na fortepianie. Nie wiem, dlaczego zawsze jakoś stajnia Augiasza mi się zawsze ten przypomina, jak mity, to od razu stajnia Augiasza. Że czyścił. W ramach 12 robót ziemnych inżynieryjnych. To jest moje marzenie, żeby czyścić stajnie. Ukryte głęboko. Czytałeś Alchemika, Coelho, może to jest twoja legenda.
Tadeusz, weź się dogrzeb do... Muszę pokominać. Spotkam się z jakimś psychoanalitykiem. Trzecią część God of War, który jest właściwie teraz już, można powiedzieć, całkiem niezłą serią. Znaczy, no, jest, było to, była to założenie, jest. W założeniach była to trylogia, więc ta trzecia część jest nowa. Tak. I się okazało, że gra jest jeszcze lepsza niż poprzednie części. I koniec. I właściwie pozamiatane, dziękuję, skończyliśmy opowiadać recenzję. Gra jest... Idziemy grać w God of War. Po prostu muci się mieczem, tych broni jest teraz... Znaczy... Nie no, umówmy się, że tak, jeżeli chodzi o rozgrywkę, to oni nie wynaleźli koła teraz. Jest to stary, dobry God of War i tutaj nowych, tak, nowych motywów za dużo nie. Wynaleźli to, co wynaleźli już poprzednio. Dodali parę nowych patentów w stylu przyciągania się do przeciwników, wyrywania głów, łapania i sztaranowania z przeciwnikami. Są jakieś nowości. Można latać na tych, na skrzydłach. Na walkiriach i na skrzydłach też skrzydła. Można latać. O, to jest na, jeden z nielicznych. To są harpie. Przepraszam, na harpie. Bo ja już jestem dalej. Walkirie są w Darksiders. Bo ja się zacząłem doszukiwać, co o tej grze powiedzieć złego i co ludzie mówią złego. Złego ludzie mówią, że się niczym nie różni. Go away, peace off! To co? To jest God of War. Jesus, ktoś zrobi 15 Pac-Mana i powie mu, że tam koleś zbiera te kulki małe, to coś. Ale źle. Zobacz, Final Fantasy 13 inaczej jednak wygląda. A co, to jest wszystko to 7. samo, tylko tego. Myślisz, że my co, jesteśmy w czymś innym? Wiesz, że tego obrazka nie ma za nami? Tak naprawdę? Nie! Nie ma tego peronu? Neo. I tamtej lodówki? Chcesz czysteczko Neo? Ja chcę łyżeczkę. No. W każdym razie tak. I tylko prawdziwą God of War jest zrobiony no pure pleasure. Jest to jest normalnie... jedna z najpiękniejszych gier, jakie widziałem w życiu. No. Jest przedynamiczny. Wyobrażasz sobie tak krwawe... Czemu mnie dzisiaj cały czas dotykasz? Nie dotykaj mnie. Wyobrażasz sobie... Bo urwie ci rękę, no. Jak to Kratos. Kratos! No. Wyobrażasz sobie, że jesteś nauczycielem gier na konsole w szkole modelek? To jakbym był, to bym natychmiast zabrał ze sobą God of War życie. Pokazał, patrzcie dziewczyny, w jakie gry nie gra. God of War jest zrobiony absolutnie mistrzowsko. Jego nowy silnik pozwolił na połączenie jakichś niesamowitych teł w ogóle monstrualnych i monumentalnych. I jest porobione tych masywnych rzeczy, które się tak płynnie przenikają. Bossowie są monstrualnie wielcy. Tam scenariusz nie ma znaczenia oczywiście, jak zwykle. Właściwie morderstwo ma znaczenie. Bossowie są niektórzy monstrualnie wielcy, aczkolwiek nie wszyscy, bo z większością tych, którymi się walczy, to wcale nie są. Masz wyplówkę w gardziołku? Znowu się kotek najadł? Przestań. Tak? Lizałeś się za bardzo? Podsumowując, gra jest jednym z najlepszych tytułów w historii. Wydana przepięknie, prześlicznie. Przecudownie wygląda na PS3. Ona miodniusieńko chodzi. Wszystko jest domiziane, dopracowane. Nauczone się na błędach. Wszystkiego jest jeszcze więcej niż w drugiej części. Ja myślę, że oni przed pierwszą częścią to popełnią samobójstwo. To już jest niemożliwe, żeby zrobili jeszcze lepszą grę niż ale jest to ta. Już jest zamknięta o tym samym seria. I tak dalej, i tak dalej. Seria jest zamknięta, a główny producent odszedł na razie z ten. No więc mówię, że popełnią samobójstwo. Poszedł na wakacje. Oni popełnią samobójstwo, bo już się nie da zrobić lepszej gry. Teraz to brzemię, które na nich spoczywa, to jest jak jechać, nie wiem, z Rzeszowa do Szczecina tanimi liniami kolejowymi nie jest siku ani razu. To jest takie brzemię. Jeszcze warto nadmienić, że gra doczekała się polskiej wersji językowej, co ostatnio jest modne w Sony Computer Entertainment Polska. Oni polonizują wszystkie swoje gry, te, które wychodzą na PlayStation Only. I muszę powiedzieć, że jest to znowu kolejna gra numeru, ma kolejną doskonałą polonizację. Jest ona... Momentami mi się podoba bardziej niż angielska. Znaczy, przede wszystkim ja jakoś organicznie nie lubię głosu Kratosa angielskiego. Nie podoba mi się, nie pasuje mi on do tej postaci, mnie wkurza. A tutaj jest Boguś Linda, który krzyczy Kratos! Tylko nie rozumiem jednego, dlaczego oni stawiają akcent na początku, jak mówią Zeus. Mówią Zeusie! I on krzyczy tak, Zeusie! Zabiję cię! Ale może jest pod hala. Może! No. W każdym razie polska wersja kosi Boguś. Doskonała robota. A tam jest jeszcze Żebrowski. Serio? No, a proszę, jest też Żebrowski. Nie słyszałem. Jeszcze tego nie wiecie, ale znajdujemy się na śmietniku. Znanym także szerzej jako strefa zrzutu. Strefa wyrzutu. Ale jest tam jedna gra, która jest dobra, tym razem, dla odmiany. Jest to gra o komandosach! Jest o komandosach, Socom Fire, Team Bravo 3... Żeby było... Czekaj, jaki to ma skrót? Socom... T... S... Jest to gra na PSP, po pierwsze, co jest jej wyjątkową rzeczą. Po drugie, jest grą o komandosach i się chodzi i strzela i w ogóle...
Tak? A po trzecie, da się w nią grać. To jest absolutnie wyjątkową rzeczą na PSP. Zwłaszcza jeżeli chodzi o strzelaninę. Zwłaszcza jeżeli chodzi na strzelaninę. W związku z czym warto w nią zainwestować. Można też grać z innymi osobami, które będą chciały z nami pograć. I to też jest super fajne w tym tytule. Nie jest fajne w tym tytule natomiast, że jest grą oczywiście liniową, no bo czego wymagać od PSP, tam cudów nie będzie. On graficznie wygląda fajnie, póki jest mały, ale generalnie to chodzi o to, że się idzie przed siebie, czyści się budynki, rozwala się wszystkich, którzy tam są, uważa się na to, żeby sobie krzywdy za bardzo nie zrobić i tyle. Natomiast sam fakt, że da się to zrobić i że można ogarnąć system broni, tej kustomizacji, dobierania i ludzików, którzy tam będą brali udział w misji, jest czymś wyjątkowym i dla mnie, jako dla osoby, której PSP absolutnie w ręku nie leży, jest to jeden z najfajniejszych pomysłów, jaki ostatnio ujrzał światło PSP-owe. O, tak ci powiem. Czyli zadowolony jesteś bardzo tym. Zadowolony. To nie będzie zadowolony z Necrovision, który z kolei jest grą zrobioną z kupy, niestety. I co najgorsze, jesteśmy za to odpowiedzialni, pomimo, że jest to gra polska. To jest polska gra? Chodzą takie plotki. No może się dźwigną jeszcze jak. No w każdym razie Necrovision to jest taki... Ktoś się napatrzył na Painkillera i stwierdził, że zrobienie Painkillera w realiach wojennych będzie dobrym pomysłem, że tam będą kopy i będą zombie i demony i w to się wszystko będzie strzelało. Been there, done that, jawne. Czyli niedobry pomysł. Nie, nie najlepszy. Zresztą podobnie jak i następna gra, którą mamy, ponieważ następna gra jest JRPG-iem. White Knight Chronicles. Mówi ci coś ten tytuł wspaniały? Mówi mi... powiem to tak. Czuję chińskie żarcie. Dobrze. White Knight Chronicles sushi? Chodzi o to, że chodzisz tam ludzikiem, którym oczywiście jest jakaś jesz historia sushi. Świata. I walczysz, i to jest taka, że trzeba wybierać ataki i kombinować, co on będzie robił. I ale czytasz. Ponieważ pomiędzy atakami musi objechać kółko, więc się czekasz, aż to kółko i czytasz. I znowu. I czytasz. Ale moim ulubionym, najbardziej zbagowanym elementem tej gry jest, nie zgadniesz co. Mhm. Jest to, że mopki, czyli takie ludziki kierowane powiedz mi, przez co to są mopki. Komputera, mogą zadawać ataki, jakie chcą, z jakiej chcą odległości, a ty nie. Ty możesz zadawać ataki bliskie z bliska, a dalekie z daleka. A one odwrotnie. One nie muszą. One nie, mogą one mogą wszystkie z daleka. Bliskie ataki zadawać z daleka. Mało tego, powiem ci lepszy numer. Jak zaczniesz uciekać i się za czymś schowasz, to one nadal mogą nadal zadawać ci ataki bliskie za skałę, przenikając, a ty nic nie możesz zrobić, gdyż jesteś za skałą. Ale za to możesz sobie poczytać 1000 stron historii z tej tak, gry, dokładnie. Ponieważ generalnie rzecz biorąc, zaczyna ona się, zdaje się, że jednym z najdłuższych wprowadzeń tekstowych, jakie można znaleźć w ogóle gdziekolwiek w historii, także książek. A są tacy kolesie, którzy muszą mieć podstawę do tego, żeby wziąć pieniądze. Oni prawdopodobnie biorą od linijki tekstu. I tą podstawą jest to, że trzeba czytać. 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 W związku z dużo tym, czytać. Jeżeli w takim miesiącu jak taki, który wychodzi Final Fantasy, wychodzi jeszcze taki tytuł, albo w takim... W miesiącu, w którym wychodzi też jeszcze God of War 3 i Just Cause. No dobrze, to są nie do porównania rzeczy. I Necrovision. Tak? Ja mówię, że ktoś lubi JRPG. To White Knighty są w ogóle, nie wiem dla kogo one wyszły w tym momencie, absolutnie nie powinny się pokazać. Dla fanów JRPG-ów, czyli innych ludzi. Z takimi rażącymi błędami, jakie mają, że się transformują ludziki, a potem się nie odtransformowują, chociaż właściwie mogłoby to dalej wynikać z tego, że mają jeszcze punkty, żeby się nie odtransformować. Tam się dzieją rzeczy kosmiczne zupełnie i ta gra ma jakąś swoją logikę, ale to jest absolutnie logika pokrętna. Japońska. Tak, japońska logika. My chcemy od razu powiedzieć, że my nie gardzimy JRPG-ami, po prostu współczujemy ludziom, którzy w nie grają. Dokładnie. Natomiast jeżeli się spodziewacie dokładnych ocen tych tytułów, to należy się udać na hyper.pl i tam sobie doczytać, bo nie będziemy teraz marnować czasu. Czas się pożegnać, a ponieważ wkraczamy w nową pięciolatkę, to mamy nowe, bardziej energiczne plany, modyfikujemy, modernizujemy, staramy się. Będziemy raz na dwa tygodnie teraz zupełnie nowi, z nowymi rzeczami, nowymi pomysłami i tak już będzie zawsze. Do końca świata i o jeden dzień dłużej. Tak, dlatego za dwa tygodnie na nowy premierowy odcinek zapraszamy. Serdecznie.